Opieka duchowa jest bardzo potrzebna, co szczególnie widać w takim czasie jak pandemia, mówił w rozmowie z naszą redakcją ksiądz biskup Andrzej Wypych, biskup pomocniczy archidiecezji Chicago. Teraz, kiedy umierający na koronawirusa nie mogą być w tych ostatnich chwilach ze swoimi rodzinami, to właśnie kapłani są tymi, którzy im towarzyszą i udzielają sakramentów. W Chicago, podobnie jak i w Polsce, Eucharystia oraz nabożeństwa transmitowane są przez środki społecznego przekazu. Ograniczenia spowodowane koronawirusem nie pozwalają wszystkim przebywać w kościele. Dzięki transmisjom online ci, którzy nie mogą udać się do kościoła, mają możliwość duchowej łączności ze swoją parafią. Takie też było życzenie jednego z umierających w czasie pandemii mężczyzn. I proboszcz poprzez środki masowego przekazu, poprzez Facebook, z kościoła dla niego odprawiam mszę świętą i on umarł w pokoju u siebie, ale również w pokoju tym duchowym, ponieważ widział i swojego kapłana, ale również i swój kościół, ołtarz, który całe życie dla niego był bardzo ważny. Wspominał ksiądz biskup Andrzej Wypych, biskup pomocniczy archidiecezji Chicago. Prawo zabrania obecności rodzinie przy umierającym na COVID-19, który przebywa czy to w szpitalu, czy w domu dla seniorów. W tej sytuacji to właśnie kapłani są tymi, którzy jako jedyni towarzyszą umierającym w dobie pandemii. I takich księży, którzy mają świadomość, że mogą się zarazić, zgłosiło się, bo tylko takie było ograniczenie w diecezji całej, zgłosiło się bez żadnych pytań, zgłosiło się ponad 30. Oni zostali przeszkoleni, dostali wszystkie te obowiązujące medyczne ochronne ubrania, maski i na wezwanie z takich miejsc oni idą do tych ludzi w tych miejscach właśnie zagrożenia. I taka opieka duchowa jest niesamowicie potrzebna, dodał ksiądz biskup Andrzej Wypych. I również niesamowicie wdzięczni są ludzie, że ich kapłan jest z nimi, nawet i w takich właśnie momentach, kiedy inni nie są w stanie przyjść fizycznie do ich miejsca, gdzie żegnają się z tym światem i przygotowują się na spotkanie z Panem Bogiem. W ubiegłym tygodniu amerykańscy i kanadyjscy księżobiskupi dokonali aktu konsekracji swoich narodów Maryi, Matce Kościoła, powierzyli wszystkich, których dotyka pandemia koronawirusa.